To jest z kolei ekspozycja nawiązująca do wojsk Księstwa Warszawskiego. Odtwarzamy drugi pułk ułanów Księstwa Warszawskiego i początki artylerii polskiej z Księstwa Warszawskiego. Stąd takie właśnie charakterystyczne stroje. To są mundury oczywiście wartownicze ułanów. No, nasza kawaleria ma swoje mundury, ale przechowują w swoich magazynach. No i jeszcze jedna ekspozycja, to jest Izba Pamięci ułanów 14 Pułku Jazłowieckiego. Wielu sandomierzan przed wojną służyło w tymże pułku, bardzo się odznaczyło. Jednym z bohaterów pułku jest kapral Mieczysław Czech, pochodzący z Wielowsi. W związku z tym pielęgnujemy tradycję tego pułku. Tu proszę zwrócić uwagę na te zdjęcia. To rodziny jazłowieckie, czyli rodziny żołnierzy, którzy służyli w tymże pułku. Przynoszą nam takie różne pamiątki, udostępniają raz w roku. Od 7 czy 8 lat robimy takie spotkanie rodzin jazłowieckich. I proszę sobie wyobrazić taką ciekawostkę, że te rodziny niezależnie od siebie przekazały nam te pamiątki. I tu widzimy takie wzruszające zdjęcia żołnierza opartego o taki stolik. Tu jest drugi żołnierz oparty o ten sam stolik. I tu jest trzeci żołnierz oparty. Czyli oni chodzili do tego samego fotografa we Lwowie, robili sobie takie same zdjęcia. A tu widzimy takiego konia, który służył do pozowania. Tu jeden ułan Biernat Michał na koniu z taką białą latarnią. I tu proszę bardzo widzimy ułana Samuela na tym samym koniku. No i tu takie mundury, których używali ułani. Te mundury się zmieniały. Inne mieli na początku, gdy wkraczali do Polski w 1919 roku, to wtedy mieli mundury wzorowane, no, nawet nie wzorowane, tylko na pewno były to mundury angielskie. Potem się te mundury zmieniały, inne zupełnie były w 1939 roku.